obojczyka złamać. Czyli idę delikatnie przez odwiedzenie. Czyli tu ja daję stabilizację w pozycji swojego kolana, żeby mojemu klientowi było wygodnie. Ja delikatnie sobie wyznaczam pierwszą granicę, gdzie nawet nie muszę wyznaczać, bo jest już na początku. Oskar, 20% daj ruch, jakbyś robił delikatną rozpiętkę na butterfly'u. 20%. Hop. Raz. Uważajcie, tu mogą stawy trochę boleć. Jeżeli tak jak wam wcześniej powiedziałem, głowa kości ramiennej wystaje za bardzo w przód, to tu będzie potęgowało to dolegliwość bólową. Tak. I to będzie bolało. Taki mały dyskomfort może być, więc uważajcie. Nie idźcie, że pff, nagle, nie? Finish him. 5, 4, 3, 2, 1. Głęboki wdech nosem. Usta, wydech. I ja sobie idę. Widzicie, jak puściło? Lightowo. I ja delikatnie mogę sobie rękoma, ale iść do góry, żeby też włókna od obojczyka złamać. Czyli idę delikatnie przez odwiedzenie. Czyli tu do góry. I dalej. 20% w przód. Raz. 2, 3, 4, 5. A jaki rachunek ustawiłem? Na to się zgłosiłem. 3, 2, 1. Wdech. Będzie mu taki z piwem z tego. Wydech. Luźno, luźno, luźno. Jest teraz gitara. Jeszcze raz sobie zrobimy. 20%. Czuję się gotowy. Raz. 2, ale ja nie. 3, 4. 5. Napięcie, napięcie, napięcie. 6, 7, 8, 9. Nos. Usta, luz, hop, daję, przenoszę ręce z tyłu i maksymalnie wklej teraz ręce do tyłu na 100%. Do tu, o, opór do tyłu, nie. Aha, o, łokcie w tył, łokcie w tył. Raz, dwa, trzy i zobaczcie, bang. Gotowy. Magia. Magia. Chłop jogi. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, luz. Hopa. I teraz biernie odpuszczam. Wstań sobie i się przejdź. On już wie. On już o tym wie. Męski teraz, męski fizik. Się poprawiła, no. Czuję tą